Dzień dobry. W tym odcinku chcę Ci powiedzieć co to jest kręgozmyk i jak można sobie radzić z jego objawami. Jest to przemieszczenie górnego kręgu ku przodowi wraz z resztą kręgów wyżej leżących w stosunku do kręgu położonego niżej. Najczęściej dotyka dolny odcinek kręgosłupa lędźwiowego pomiędzy kręgiem L4 a L5 lub kręgiem L5 a kością krzyżową. Różne są przyczyny wystąpienia. Może być wrzodzona kręgoszcz łuku kręgu, która występuje około 5% populacji. Może wystąpić z powodu zaawansowanych zmian wyrodnieniowych, wad wrodzonych, urazu oraz z powodu innych współistniejących chorób. Często występuje bezobjawowo dopiero pojawienie się bólu skłania pacjenta do wykonania badań dodatkowych jak re rentgen bądź rezonans magnetyczny, które stwierdzają kręgozmyk. Utrata stabilizacji segmentu kręgosłupa może objawiać się bólem pleców z lub bez promieniowania do kończyn dolnych. W sytuacjach krytycznych może pojawiać się zaburzenie czucia, erekcji, a także problem z wypróżnianiem. Najczęściej obserwujemy centralny ból pleców, który zwiększa się podczas zmian pozycji, przejścia z siedzenia do stania, obracania się, aktywności związanej z wyprostem, przeprostem kręgosłupa. Wyróżniamy cztery stopnie kręgozmyku według Meierdinga. Pierwszy. Trzon kręgu przemieszcza się o 25% w stosunku do kręgu leżącego poniżej. Drugi. Trzon kręgu przemieszcza się o 25-50%. Trzeci. Szon kręgu przemieszcza się o 50-75% oraz czwarty. Szon kręgu przemieszcza się o 75-100%, a nawet może dojść do całkowitego zaślizgnięcia. Nie zawsze większy stopień ześlizgu świadczy o natężeniu dolegliwości. Jednak zalecam co parę lat kontrolę za pomocą badań dodatkowych, takich jak rentgen, tomografia komputerowa bądź rezonans magnetyczny, czy nie dochodzi do zwężenia przestrzeni dla układu nerwowego, czyli kanał kręgowy oraz otwory międzykręgowe. Często młodzi pacjenci mają większe objawy bólowe z mniejszym stopniem kręgozmyku niż osoby w wieku emerytalnym. Świadczyć o tym może większa aktywność sportowa, która wprowadza niekontrolowany ruch w uszkodzony segment kręgosłupa. Jak można to rozumieć? Dopiero kiedy dochodzi do nadruchomości, czyli niestabilności funkcjonalnej danego segmentu kręgosłupa, pojawiają się niepożądane objawy. Badania naukowe z 2018 roku pokazały, że osoby z kręgozmykiem mają w mniejszym stopniu rozwinięte mięśnie brzucha. Dlatego, w celu leczenia oraz zapobiegania objawom powstałym na skutek kręgozmyku, zalecam odpowiedni trening wzmacniający, który ma na celu zwiększyć objętość, jak i siłę mięśniową poszczególnych mięśni, co ma wpłynąć na lepszą kontrolę nad naszym tłowiem. To z kolei znacząco zmniejszy ryzyko występowania niestabilności, czy niepokojących Cię objawów. Dodatkowo zalecam zadbać o odpowiednią ruchomość stawów leżących powyżej, czyli górny kręgosłup lędźwiowy, jak i kręgosłup piersiowy oraz poniżej, czyli stawów biodrowych, aby podczas wykonywania czynności dnia codziennego, takich jak na przykład schylanie, oś ruchu nie była sfokusowana na kręgozmyku, a rozłożyła się na wszystkie części ciała biorące udział podczas tej aktywności. Choć rzadziej się mówi o kręgozmyku w obrębie kręgosłupa szyjnego, to także i w tej części kręgosupa może dojść do takiego zaburzenia. W kręgosupie szyjnym główną przyczyną kręgosmyku są urazy i najprawdopodobniej są to wypadki komunikacyjne, gdzie dochodzi do niekontrolowanego szarpnięcia głowy przód, a następnie w tył, tzw. whiplash, gdzie może dojść do uszkodzenia struktur mięśniowych, więzadłowych czy kostnych. Dlatego dobrym postępowaniem w takiej sytuacji jest zaopatrzenie się w kołnierz w celu kilkudniowego unieruchomienia. Kolejną przyczyną powstawania kręgozmyku są zaawansowane zmiany zrodnieniowe oraz wady wrodzone. Najczęściej występuje w środkowym kręgosłupie szyjnym pomiędzy kręgiem trzecim a czwartym oraz czwartym a piątym. Wyjaśnienie możemy znaleźć w względnej hipermobilności, czyli nadruchomości tej okolicy w stosunku do sztywniejszych Często z zaburzoną ruchomością, czyli zablokowanych kręgów leżących niżej. Według autorów m.in. Kawasakiego oraz White'a można wyróżnić trzy stopnie kręgozmyku kręgosłupa szyjnego. Pierwszy łagodny, kiedy przemieszczenie nie przekracza 2 mm, drugi umiarkowany, kiedy dochodzi do przemieszczenia między 2 a 3,4 mm, oraz ciężki, kiedy dochodzi do przemieszczenia o 3,5 mm lub więcej. Najczęstszymi objawami jest ból szyi, potylicy, ramion. Bądź bóle głowy. Objawy mogą się rozprzestrzenić oraz zaostrzyć, kiedy dojdzie do modelowania korzeni nerwowych, co wiąże się z niepożądanymi objawami w obrębie kończyn górnych. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest wtedy, kiedy dochodzi do ucisku na rdzeń kręgowy. Podsumowując, w ostrych stanach, czyli przy występowaniu bardzo dużych dolegliwości bólowych, zaleca się wdrożenie leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, unieruchomienie czy iniekcje. W sytuacji wystąpienia objawów neurologicznych. Trzeba jak najszybciej skonsultować stan zdrowia z lekarzem, ortopedą bądź neurochirurgiem w celu omówienia dalszego leczenia, np. operacji. Nie oceniamy stopnia kręgozmyku, a objawy, jakie z nim występują. Pierwszym postępowaniem jest leczenie zachowawcze, które ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, np. medykamenty, odpoczynek hipomobilnych nieruchomych stawów, a następnie wdrożenie odpowiedniego treningu fizjoterapeutycznego. Dopiero przy braku poprawy po około 3 miesiącach można rozważyć leczenie operacyjne.